Dobry wieczór Państwu, to jest program Wolne Głosy, ja nazywam się Marcin Bąk, a moim i Państwa gościem w tym programie jest pan profesor Włodzimierz Suleja, historyk, były dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Jest takie powiedzenie rzymskie, de mortui nisil bene, o zmarłych tylko dobrze. Ciężko jest o niektórych postaciach, które odcisnęły się w historii, czy to dobrze, czy to źle, mówić bez emocji i trzymać się tej rzymskiej zasady. Ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz, zmarły niedawno. No nie schodzi właściwie cały czas jego osoba z nagłówków gazet, jest analizowany na różne sposoby. Wiemy, że na krótko przed śmiercią Stolica Apostolska nałożyła no dość poważne sankcje, jak na warunki polskiego kościoła. Mnie trudno znaleźć jest analogię. Zakaz używania insygniów kardynalskich i zakaz pochówku w katedrze. Spróbujmy popatrzeć na całą tą sytuację chłodnym okiem, okiem naukowca, okiem historyka. Historyk pracuje na dokumentach. Panie profesorze, co wiemy, na jakich dokumentach pracowała ta komisja watykańska, która no, wpłynęła na taką, a nie inną decyzję? Odpowiem w ten sposób, że na jakich dokumentach pracowała komisja, po prostu nie wiem. Wiem, jakie dokumenty są w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej, bo one są zweryfikowane i teraz ukazała się dopiero co publikacja, która też jednak jest wyborem, nie jest publikacją obejmującą wszystkie zachowane akta tamtego czasu. Natomiast jeśli chodzi o ten aspekt, bardzo z mojego punktu widzenia istotny, czyli aspekt tego, co się określa w przestrzeni publicznej również mianem współpracy księdza kardynała, świętej pamięci księdza kardynała ze Służbą Bezpieczeństwa, to tu można powiedzieć jest spora jasność. Można w sposób jednoznaczny to formułować w oparciu o tę wiedzę, którą znamy zresztą od dłuższego czasu. To nie są dokumenty jakoś nowe, one są nowe w obiegu, powiedzmy takim powszechnym. Natomiast nie są to dokumenty nieznane, może powiemy w ten sposób. Te pierwsze publikacje dotyczące relacji pomiędzy Służbą Bezpieczeństwa czy tego, w jaki sposób Służba Bezpieczeństwa postrzegała księdza kardynała, pochodzą jeszcze z ubiegłej dekady. Najpierw były one w zbiorowej pracy publikowane, gdzie portrety takie czterech hierarchów zostały zamieszczone, gdzie ksiądz kardynał Gulbinowicz się znalazł, gdzie się znalazł ksiądz arcybiskup Tokarczuk. I to była książka wydana w 2007 roku w Krakowie pod redakcją jednego z kolegów, którzy teraz też ten drugi tom dokumentów wydali, czyli pod redakcją profesora Filipa Musiała i redakcją księdza profesora Józefa Mareckiego. Tam recenzentem tej pozycji był ksiądz profesor Szczepaniak, a drugim recenzentem pan profesor Terlecki. Rok później w takiej wersji pełniejszej dotyczącej tylko kardynała to się ukazało we Wrocławiu. Ja wtedy recenzowałem tę pracę. No i teraz jest praca trzecia, która jest temu zagadnieniu poświęcona, która jest pełniejszą, ale nie zmieniającą generalnego obrazu. Tego obrazu, który, tak jak to powiedział wczoraj do spotkaniu na przystanku Historia pan profesor Musiał, kategorycznie stwierdzając, że nie była to współpraca ze Służbą Bezpieczeństwa. Był to dialog operacyjny. My możemy się zastanawiać nad tym, dlaczego trwał tyle lat, ile trwał, jakie były jego rozmaitego rodzaju zwroty i konotacje, ale nie ma, kategorycznie stwierdzam, a to w przestrzeni publicznej niestety funkcjonuje, że nie była to współpraca. Ksiądz kardynał nie był osobowym źródłem informacji dla SB. Panie profesorze, te zarzuty, nazwijmy, chociaż ciężko to w tym momencie nazwać zarzutami, te oskarżenia wobec no, już świętej pamięci księdza kardynała, mają trzy takie obszary. To jest wspomniana przez pana profesora współpraca, czy też rozmowy rozumiane jako współpraca ze Służbą Bezpieczeństwa. Używam pewnego skrótu publicystycznego, bo on funkcjonuje tak w publicystyce. I dwa kolejne obszary. To jest, nazwijmy to, sfera obyczajowa. Wiąże się w publicystyce te dwa obszary z tym
wymienionym na początku, czyli ze współpracą z SB, tak? Że SB, jeśli posiadała materiały kompromitujące na duchownych, to tym chętniej, tym łatwiej szukała z nimi kontaktu. Jak wygląda sfera, no właśnie, tych zarzutów obyczajowych w świetle dokumentów, do których pan miał dostęp? W świetle tych dokumentów, publikowanych również, jest to kwestia, która ogranicza się do domniemań. Mówi się o skłonnościach, o inklinacjach, natomiast samo SB stwierdza, że nie jest w stanie tego zweryfikować. A zatem jesteśmy tu na gruncie przypuszczeń, domniemań, a nie wiedzy pewnej. I znów problem pojawia się taki oto, że jeżeli powiedzmy odnosimy się do dokumentu, to jest to, o czym mówię. Jeżeli będziemy mówili o interpretacji dokumentów, to jest ten element, o którym również mówi pan redaktor, że jeżeli SB miało, mówiąc potocznie, tego typu haki, to wykorzystywało to do wymuszenia werbunku. Tu werbunek nie nastąpił. Nigdy tego nie było, a potem następowało raczej stopniowe odchodzenie od tego również operacyjnego dialogu. I wreszcie element trzeci to jest to, co się przekazuje właśnie w przestrzeni publicznej. Pan sam tutaj użył, twierdząc, skrótu. Fatalnie, że tych skrótów się używa, bo jeszcze raz podkreślam, czym innym jest konotacja, współpraca, która ma bardzo określone konsekwencje, czym innym jest inny rodzaj, powiedzmy, prowadzenia, tak jak to się tutaj mówiło, dialogu operacyjnego. I znów w tym obszarze na wątłych przesłankach buduje się twardą tezę, że oto właśnie to uzależnienie w związku z wykorzystaniem sfery obyczajowej sprawiło, że była to uległość wobec SB. Co więcej, że potem z tego były bardzo określone profity. Ja jestem w stanie podejmować dialog w oparciu o rzeczywiście twarde dowody, w oparciu, mogę rozmawiać z interpretacjami, natomiast jestem całkowicie przeciwny, a niestety ma to miejsce również pośród historyków, insynuacjom, które się wygłasza publicznie, za które się właściwie odpowiedzialności nie bierze, bo błotem jest łatwo rzucić, natomiast trudniej to się odskrobuje. Jak wyglądały ramy czasowe tych rozmów prowadzonych przez kardynała Gulbina, właśnie najpierw księdza, potem arcybiskupa z SB? W jakim to było okresie? Jak to rzutuje na jego karierę kościelną? Znaczy, te rozmowy były rzeczywiście w sporym okresie czasowym prowadzone. I to jest bardzo wymierny dystans czasowy. To jest rok 69, kiedy pierwsze rozmowy są prowadzone. To się kończy w połowie lat 80. Z tym, że taką cezurą też jest rok 77, gdzie one pod tego momentu nabierają zupełnie innego charakteru. Natomiast bardzo wyraźnie widać w oparciu o te dokumenty, te publikowane, te, które publikowane nie były, że z punktu widzenia, znów patrząc z dwóch stron, jest to rodzaj gry. Jest to rodzaj gry prowadzonej w określonym celu. Ksiądz biskup, wtedy biskup już, bo przede wszystkim jako biskup on te rozmowy prowadził, usiłuje uzyskać rozmaitego rodzaju pomoc. Jemu się przynajmniej tak wydaje w realizacji tych zamierzeń z zakresu budownictwa sakralnego. SB najpierw go chce zwerbować, usiłując wpływać też na kształtowanie opinii dotyczącej sytuacji w episkopacie. To jest troszkę też na tej zasadzie, jak takie rozgrywanie twardego Wyszyńskiego przeciwko tym, którzy wchodzą w dialog. To są już te szczegółowe rzeczy, to właśnie można mówić o koniecznym byłoby seminarium naukowe, żeby te subtelności rozważać. Natomiast jeszcze raz podkreślam, to są działania, które są działaniami ocennymi. To są działania, które, do których można zgłaszać pretensje, choć tak jak powiedział na tym spotkaniu wczorajszym pan profesor Żaryn, my tak naprawdę mimo wszystko nie wiemy, czy na przykład o tym nie był informowany ksiądz prymas kardynał Wyszyński. Nie ma śladów, że tego typu informacje są, ale też nie ma jakichś radykalnych tutaj zaprzeczeń. Więc znów jesteśmy w sferze interpretacji, domniemań. To są kwestie, które wymagają właśnie takiej innego rodzaju refleksji. I powiedzmy, można mówić o tych właśnie etapach w kontaktach, przy czym w latach 80. już, zwłaszcza
w dobie Solidarności czy w dobie stanu wojennego, to już właściwie są kontakty takie, gdzie ksiądz kardynał w sposób jednoznaczny i bardzo ostry tu traktuje swoich rozmówców. Tym rozmówcą wtedy był pułkownik Błażejewski z Wrocławia. Panie profesorze, pojawia się również w sferze przede wszystkim publicystycznej taka insynuacja, takie domniemanie, że te kontakty ze Służbą Bezpieczeństwa, te zaszłości niejasne, nie wiemy jakie, wpływały na politykę personalną prowadzoną przez już metropolitę, jak przez księdza arcybiskupa, później kardynała we Wrocławiu w stosunku do podległych mu księży, że był skłonny przymykać oko, nazwijmy to w ten sposób, na różne działania różnych podległych mu duchownych. Spotkał się pan profesor na pewno z taką opinią. Znaczy z opinią się spotkałem, ale ona w odniesieniu zwłaszcza do lat 80., bo tego też dokumenty dotyczą, potwierdzenia nie ma żadnego, to znaczy można powiedzieć inaczej. Od księdza kardynała SB się domagała usuwania księży niepokornych, takich jak ksiądz Drzewiecki, takich jak ksiądz Dziełak. Usunięci nie zostali, co więcej, byli przez kardynała bardzo mocno wspierani. To byli księża ściśle związani czy z arcybiskupim komitetem charytatywnym, który przecież ksiądz kardynał powołał, czy z powiedzmy wspieraniem Solidarności poprzez wypowiedzi te w czasie kazań z okazji 13, każdego 13 miesiąca. Więc tutaj, jeżeli tak, no to jest argument nadzwyczaj mocno chybiony. Natomiast nie ma też tych śladów dotyczących tej sfery, o której tutaj jest mowa, sfery obyczajowej. Więc jeszcze raz podkreślam, że jeżeli chodzi o ten element, który z mojego punktu widzenia jest najbardziej krzywdzący, który jest po prostu nieprawdziwy i kłamliwy, czyli współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, to w oparciu o istniejący materiał, ale też w oparciu o funkcjonowanie kardynała z tamtego czasu, w oparciu o to, co ludzie Solidarności wówczas doświadczyli, nie ma najmniejszego pokrycia w rzeczywistości. Zaczęliśmy naszą rozmowę od decyzji Watykanu, od tych surowych sankcji nałożonych na właściwie już umierającego kardynała. W takim razie, czy mógłby pan profesor przybliżyć naszym widzom, jaka jest wiedza pana profesora na temat początków całej tej sprawy? Jak to się zaczęło? Cała ta procedura, no nie wiem jak to nazwać, bo nie był to przewód sądowy, chodzi mi o te badanie watykańskie, komisja weryfikacyjna, nie wiem do końca jak to nazwać. Czy to miało swoje źródło w Polsce, czy miało to źródło w Watykanie, te działania? Panie redaktorze, pan się domaga ode mnie wiedzy, którą nie dysponuję zwyczajnie. Ja nie wiem, jak to było. Nie wiem w oparciu o co te decyzje zostały podjęte. Tak jak pan redaktor, mam podobne wrażenie, że są one bezprecedensowe, są bardzo radykalne. Nie wiem, na czym się oparły, jakie badania były prowadzone, kto je prowadził, jakimi argumentami się posłużono. Stąd jest prośba kierowana tutaj do nuncjusza, do hierarchów polskiego kościoła, żeby to wyjaśniono. Przy czym jeszcze raz podkreślam, jeśli chodzi o sferę obyczajową, ja po prostu wiedzy nie mam. Nie wiem, skąd się te domniemania brały. Jeśli chodzi o ten drugi argument, uważam go za nonsensowny. I po prostu nie jestem w stanie pojąć, na jakiej zasadzie, jaki mechanizm sprawił, że jakie argumenty zostały użyte, że te sankcje no, rzeczywiście drastyczne zostały wprowadzone w życie. Pan profesor mówi o dokumentach, o tym, że z tych dokumentów nie wynikają takie wnioski, jakie funkcjonują w przestrzeni publicznej. No ale dla przeciętnych Polaków dokumenty są bez znaczenia, no bo większość naszych rodaków nie jest zawodowymi historykami, nie bada dokumentów. Opiera się na tym, co piszą media, co przekazują media. Czy sądzi pan, że ten obraz funkcjonujący w mediach, obraz kardynała i jego posługi duszpasterskiej, może, czy mógłby potencjalnie ulec zmianie? No bo w tej chwili jest to obraz dość czarny. Znaczy, też nie rozumiem, skąd się ten obraz bierze, bo jeszcze raz podkreślam, to jest przypisywanie czegoś w oparciu o, przynajmniej jeśli chodzi o sferę obyczajową, świadectwo w moim przekonaniu dość wątpliwe, artykuł pani Bugały to wyraźnie pokazał. Natomiast jeśli chodzi o tę drugą sferę, no to już jest rzucanie kalumnii, no bo jeszcze raz podkreślam, współpracy nie było, więc dla mnie to też jest oczywiste.
I stąd zachłystywanie się mediów jakoby sensacją, zresztą podgrzewane też przez, powiedzmy, niewielu, ale jednak medialnych kolegów, powoduje, no, że to się tutaj tak wytwarza. Ale jeszcze raz podkreślam, że gdyby do tego podejść rzetelnie, ja nie mówię obiektywnie, rzetelnie, bo subiektywne zdania mamy, ja też mam tutaj swoje subiektywne zdanie. Przez ostatnie lat znałem kardynała, wiele razy z nim rozmawiałem również o tych sprawach dotyczących też i kontaktów ze służbą bezpieczeństwa, zwłaszcza w tym wrocławskim okresie. Więc gdyby do tego podejść tak, jak pan powiedział, no może nie tyle, żeby źle nie mówić o zmarłych, ale żeby dwie strony wysłuchiwać, to być może by się zmienił, ale to wymaga rzetelności, wymaga refleksji. Wymaga zastanowienia się, czy te argumenty, które są używane w przestrzeni publicznej, odpowiadają, no, po prostu prawdzie. I dla mnie, dla ludzi tutaj z Dolnego Śląska, ludzi, którzy stykali się z kardynałem w latach 80. przede wszystkim, to po prostu to nie odpowiada ich doświadczeniu, ich temu, z czym się zetknęli w tych różnych obszarach, które w tym liście, który sygnowałem, przywołujemy. Cóż, panie profesorze, media, no jak to media, zwłaszcza że w okresie, no, takiego rozgorączkowania politycznego, z jakim mamy do czynienia, kierują się, no niestety, ciężko to powiedzieć, ale bardzo często zupełnie innymi przesłankami i bazują w dużej mierze na emocjach, a nie na faktach. Bardzo dziękuję za wypowiedź dla Telewizji Republika. Kłaniam się nisko. Bardzo dziękuję również. Dobranoc państwu i dobranoc, panie redaktorze. Naszym gościem był profesor Włodzimierz Suleja, historyk. Ja także dziękuję państwu za uwagę i zapraszam do tego, żebyście państwo zostali z nami, z Telewizją Republika. Za chwilę program Uwaga na Zdrowie, program Ilony Januszewskiej, a później kolejne propozycje, godzina 18:30, serwis informacyjny. Ja nazywam się Marcin Bąk i mówię państwu do zobaczenia.